10 listopada, przeddzień Święta Niepodległości, odsłonięto w Gdyni pomnik twórcy niepodległej II Rzeczpospolitej, marszałka Józefa Piłsudskiego. Pomnik ma 3,5 metra wysokości, jego autorem jest Stanisław Szwechowicz. Pomnik powstał z inicjatywy Związku Piłsudczyków Gdyni przy wydatnym udziale władz miasta i wielu osób wspierających finansowo ten projekt. Pomnik stanął w środku Gdyni przy Alei Marszałka Piłsudskiego w pobliżu Urzędu Miasta. Stawiane jemu pomniki są jednocześnie wyrazem miłości ojczyzny, brzmi ostatnie zdanie na tej tablicy wmurowanej w ścianę Urzędu Miasta. Do uroczystości przygotowana jest już kompania honorowa Marynarki Wojennej. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, po czym orkiestra, poczty sztandarowe i uczestnicy uroczystości przeszli ulicą Świętojańską do pomnika marszałka. W imieniu Zarządu Okręgu Pomorskiego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego w Gdyni i jego członków mam zaszczyt i honor serdecznie powitać na tym historycznym wydarzeniu. Parlamentarzystów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Korpus Dyplomatyczny, Prezydent Miasta Gdynia, Przewodniczącego Rady Miasta wraz z całą Radą, z całym duchowieństwem, Dowództwem Marynarki Wojennej wraz z towarzyszącymi mu oficerami. Witam rektorów trójmiejskich uczelni, prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej wraz z towarzyszącym mu Zarządem Krajowym. Szczególnie witam wszystkich sponsorów i darczyńców, dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Witam przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej i Miejskiej, władze Pomorza, starostów powiatowych, burmistrzów i wójtów sąsiadujących z nami gmin, przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, Brać Tatarską, grupy rekonstrukcyjne, strzelców, harcerzy, kawalerzystów i najstarszą z nich chorągiew Wejhera, naszego miasta oraz przybyłych gości. Serdecznie witam młodzież szkolną, rodziców z dziećmi, poczty sztandarowe, które przybyły na naszą uroczystość. Na zakończenie pragnę podziękować prezesowi Zarządu Krajowego Stanisławowi Śliwie, mojemu serdecznemu przyjacielowi, za to, że pozyskał olbrzymie pieniądze, bo wiem, gdyby nie on, dzisiaj tego historycznego wydarzenia byśmy nie świętowali.
Polski, za swoim przewodem, złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za swoim przewodem, złączym się z narodem. Zaproszeni goście z kraju i zagranicy. W gdyńskim tempie, z inicjatywy Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej, a woli pana prezydenta miasta Gdyni i rady tego miasta, 55. rocznicę odzyskania niepodległości, wielkim wysiłkiem i zaangażowaniem społeczeństwa miasta Gdyni, w szczególności przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, rodzin gdyńskich takich jak rodzina profesora Daniela Dudy, Małgorzaty Gołębiowskiej, rodziny Szajnów, determinacji zarządu Okręgu Pomorskiego na czele z jego prezesem, pułkownikiem Związku Julianem Aleksander Michasiem, przy dużym zaangażowaniu młodzieży i wsparciu duchownych, w szczególności księdza prałata, pułkownika naszego Związku Edmunda Skalskiego. Dziękuję serdecznie artyście rzeźbiarzowi panu Stanisławowi Szlechowiczowi za dobrze wykonaną robotę. Stawianie pomników marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu jest wyrazem wielkiego szacunku do przeszłości i wielkiej miłości do umiłowanej ojczyzny. Niech ten pomnik skupia wokół siebie wszystkie środowiska, dla których dobro umiłowanej ojczyzny jest najwyższym obowiązkiem. Serdecznie dziękuję. Polskiej generał dywizji Związku Stanisław Władysław Śliwa wyróżnił za wkład i wysiłek włożony na rzecz budowy pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni medalem 25-lecia Związku. Panie, panowie posłowie, drodzy przyjaciele, drodzy goście, witamy bardzo serdecznie na bardzo szczególnej uroczystości w naszym mieście. Dzisiaj, w przeddzień rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, pomnik Piłsudskiego wraca do Gdyni. W Alei Marszałka Piłsudskiego odsłaniamy pomnik, symbol. Józef Piłsudski to postać, która dla pokoleń Polaków przypominała drogę Polski do wolności. A my tu w Gdyni pamiętamy, że wolna Polska to także jedna z dróg, która wiodła Polaków nad morze. To wolność sprawiła, że powstała Gdynia. Józef Piłsudski, bohater walki o wolność, ale także bohater zagospodarowywania tej wolności, stał się symbolem II Rzeczypospolitej. Chcemy dzisiaj, by ta postać, która już na zawsze pozostanie w tym miejscu, w środku naszego miasta, przypominała o tym, że my, żyjąc w kraju wolnym i niepodległym, mamy szczególny dług pamięci do tych wielkich Polaków, którzy sprawili, że możemy w kraju żyć wolnym, ale także o tym, że każdego dnia, zagospodarowując wolność, niepodległość, spłacamy dług do tych wielkich pokoleń Polaków, których o wolność walczyli i tę wolność Polsce przynieśli. Do Okręgu Pomorskiego w Gdyni pana Juliana Aleksandra Michasia oraz pana kontradmirała Stanisława Kanie, pełniącego obowiązki dowódcy Marynarki Wojennej. Że pobłogosław ten pomnik oraz tych wszystkich, którym będzie on przypominał bohaterstwo, mądrość i umiłowanie ojczyzny marszałka Józefa Piłsudskiego. Daj, aby wszyscy, którzy na ten pomnik spoglądać będą, uczyli się szacunku dla dobra, które pozostawiły nam poprzednie pokolenia. Niech zawsze kieruje nimi duch rozumu, duch prawdy, duch pokoju i mądrości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Thank you.
składa posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dorota Arciszewska-Mielewczyk wraz z dziećmi. Pełniący obowiązki dowódcy Marynarki Wojennej kontradmirał Stanisław Kania. Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej z prezesem oddziału Julianem Aleksandrem Michasiem. Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej oddział Rozewie. Kwiaty składa prezes pułkownik Związku Marian Leszek-Wiśniewski. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Pomorski. U nas opcja jest tylko jedna, do przodu. Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, zarząd oddziału w Gdyni z prezesem zarządu, komandorem w stanie spoczynku Ryszardem Ostrowskim. Na zakończenie uroczystości zagrano ciszę i marsz pierwszej brygady.